Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie w pięknym Kałuszynie. Tegoroczne odsłonę Warkotu. Bardzo się cieszę, że ta impreza w tym roku jest właśnie w naszym mieście. Myślę, że to jest kolejna odsłona, druga już, kiedy przybywacie Państwo do Kałuszyna, ale na pewno nie ostatnia, bo już to jest z Piotrem, z Panami, tutaj planujemy coś na przyszły rok, ale to może nie zdradzajmy na razie. Dziękuję bardzo wszystkim osobom, które się przyczyniły do tego, z naszego dzisiejszego spotkania, szczególnie organizatorom Piotrowi, panu Danielowi. Bardzo dziękuję Domowi Kultury pod przywództwem pana Mariana Pełki, całej ekipie, wszystkich, którzy przyłożyli rękę, żeby ta niedziela w Kołusznie tak okazali się wyglądała. Szanowni Państwo, teraz uhonorujemy naszych wspaniałych gości. Kategorię będą może panowie przedstawiali, dobrze? Proszę bardzo. Tak, doszliśmy do momentu kulminacyjnego drugiego etapu naszego zlotu. Pierwszych zawodników, uczestników uhonorowaliśmy w Mińsku Mazowieckim. Teraz uhonorujemy pozostałych w poszczególnych kategoriach. I tak zaproszę pana Romana Rudnickiego, właściciela Mercedesa 123, najciekawszego pojazdu produkcji niemieckiej. Tu jeszcze warto dodać, że pan Roman przyjechał do nas aż z Chojnic. Chełmna. Chełmna. Teraz poprosimy pana Krzysztofa Kopacińskiego, właściciela najciekawszego pojazdu produkcji brytyjskiej, a jest to pojazd auto Daimler DS420. Poprosimy pana Piotra Skórkowskiego, właściciela najciekawszego pojazdu dostawczego na 9. zlocie Warkot. Jest to Polonez Truck. Najciekawszy pojazd produkcji francuskiej, Renault L4 Zenona Czapskiego. Czy jest może pan Zenon Czapski? No nic, poczekamy. Najciekawszy pojazd produkcji polskiej, Tarpan Honker Ewy Jacka Mazurków. Karol Czyż, zapraszamy. Właściciel najciekawszego pojazdu produkcji amerykańskiej, Chevroleta Camaro z 1967 roku. Gratuluję serdecznie, bo jednym z pierwszych samochodów z synem Krzysztofa
Kamary rzucił się tak znaczy. Ma coś takiego w sobie. Dziękujemy bardzo, w ogóle przyjechać. Ja dziękuję bardzo, że to używam na wiedzi. Blisko mieszkam, także. Ale mimo wszystko. Znaczy Storucji. Niedaleko. Trochę dzikich stepów po drodze. To jest główna nagroda? To takie już tych ważniejsze. Teraz poprosimy pana Marcina Pędowskiego, właściciela najciekawszego, najładniejszego motocykla naszego zlotu. Jest to motocykl Nimbus z 1937 roku. Taki bardzo charakterystyczny pojazd, który stoi tam na parkingu, można go jeszcze pooglądać. Bardzo rzadki motocykl, rzadko spotykany w Polsce. Dziękujemy wszystkim za przybycie. A jeszcze, przepraszam, pośpieszyłem się. Najładniejsze auto nam zostało jeszcze. Volkswagen Karmann GIA z 1971 roku, pana Jacka Marciniaka. Nie wyrwałem. Patrzę, że nic nie leży. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie. Troszkę się pośpieszyłem już tutaj. Zapomniałem o ostatniej nagrodzie. Dziękujemy również panu burmistrzowi miasta i gminy Kałuszyn za to, że mogliśmy. Znalazł się właściciel jeszcze tak pojazdu francuskiego. Pan Zenon Czapski. Także jeszcze raz serdecznie dziękujemy za gościnę w Kałuszynie. Na pewno jeszcze skorzystamy tutaj z pomocy. Będziemy bardzo chętnie chcieli również z rajdem motocyklowym, który w maju organizujemy, zawitać do gościnnego Kałuszyna. Dziękujemy też wszystkim, którzy przybyliście na naszą imprezę, ponieważ tak naprawdę wy jesteście najważniejszym elementem tego. Bez was w ogóle by się tutaj nic nie odbyło. Serdeczne dzięki. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia na następnej odsłonie. Dziękuję. A my zapraszamy ponownie zespół 50+.